nią tę odzyskaliśmy po tylu latach, kiedy Polski nie było na mapach Europy, niepodległość, więc tym większa okazja do tego, żeby radośnie to świętować. I z taką właśnie konwencją chciałyśmy w tym roku młodzież zachęcić do śpiewania. Tak, właśnie podkreślamy, że bardzo ważne jest radosne śpiewanie. Dlatego, że jest to święto pełne nadziei, pełne właśnie otuchy dla narodu i nieważna już jest ta martyrologia, to cierpiętnictwo takie, które jest ciągle na każdym kroku podkreślane. Ważniejsze jest raczej to, żeby się z tego święta cieszyć i osiągnęłyśmy chyba ten cel, prawda? Ten, który sobie zamierzyłyśmy, bo przede wszystkim zjednoczyłyśmy wszystkie klasy. Te klasy zostały zintegrowane, one bardzo podchodziły do tego zadania, które miały zaplanowane w taki sposób jakby no, pracowicie, prawda? Poważnie, tak. Nie było żadnej trywializacji tematu i uważamy, że ten cel został osiągnięty. Klasy się bardzo starały i bardzo chciały dobrze zaprezentować te pieśni, które wcześniej wylosowały. Chciałyśmy bardzo serdecznie pogratulować wszystkim klasom, które dzisiaj występowały. Byłyśmy pod ogromnym wrażeniem ich trudu i przygotowań, no przede wszystkim wspaniałych występów, wizualizacji tematu, nie tylko występów wokalnych, ale przede wszystkim wizualizacji także. Osiągnęliśmy, tak jak mówiłyśmy wcześniej, ten swój cel, a klasom jeszcze raz dziękujemy. Byliście wspaniali. Jedyny niedosyt czujemy w tym, że nie wszystkie klasy zostały jednakowo nagrodzone. Konwencja tego miała być taka, że klasy występujące w każdej z tur dostawały pierwsze i jedyne miejsce. Ale myślę, że jury tutaj wydało salomonowy wyrok i nagrodziło wszystkie klasy w sposób naprawdę wynięte z pytania, w sposób bardzo, bardzo adekwatny do sytuacji. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Kochani, jesteście fantastyczni. Mamy cudowną młodzież w PKM-ie. Brawo!